wspaniale i piękne chwile to przed Rakowem i ŁKS-em. My już na nich czekamy, już jesteśmy gotowi. Dużo pracy, żeby oni byli gotowi na to powrotne wejście do Ekstraklasy. W ostatni weekend dowiedzieliśmy się, że już ŁKS jest w Ekstraklasie. To świetnie, że Łódź wraca do Ekstraklasy, bo to ważny ośrodek, ważne miasto. Często w przypadku Częstochowy to samo, chociaż tam też czytałem jakieś dziwne dyskusje na Twitterze dyrektora komunikacji tego klubu, który... Ach tak, coś tam się zadziało. Który już jest w Ekstraklasie i ale kilka... Ale nie zgłoszono do rozgrywek dyrektor, także... kilka historii tam już poruszył. Bardzo ciekawe ile to wniosło. No, Raków to jest jakość. Raków to jest wspaniała przygoda w Pucharze Polski, półfinał. ŁKS, kiedy popatrzyłem na statystyki tego klubu i na wyniki, na to, co mają do zaprezentowania, jeśli idzie o piłkarzy. W tym roku kalendarzowym ŁKS to jak tutaj Piast, prawda? Nie, no ŁKS to Rycerze Wiosny. Rycerze Wiosny. Fantastyczna historia pod każdym względem. No, klub, który się odrodził, który wraca. Klub z dużego miasta. Miasta tak wypuszczonego, jeśli chodzi o futbol, a z takimi pięknymi tradycjami. Także to jest super historia.